Hej, witam was w nowym filmie. Dzisiaj będziemy robić porządki w kuchni. Dajcie znać, czy wy już u siebie w kuchni robiliście porządki, na jakim jesteście etapie. Teraz każdy, jak siedzi w domu, to sprząta, czy to w szafie, czy to w łazience, w kosmetykach, w różnych miejscach tak naprawdę w domu. No wiadomo, każdy stara się jakoś zająć sobie ten czas i wykorzystać go jak najlepiej. No takie porządki robi się raczej rzadko, więc myślę, że jest to dobra okazja do tego, żeby przejrzeć rzeczy w kuchni, poukładać je na nowo, wyczyścić trochę te szafki i dzisiaj właśnie zajmiemy się moją kuchnią. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba, być może zainspiruje Was do tego, żeby zrobić porządki u siebie. Także dajcie znać, czy już u Was w kuchni jest czysto, czy może jeszcze jest to przed Wami. Jeśli chodzi o moją kuchnię, to ja mam bardzo dużo szafek, bardzo dużo. One sięgają aż do sufitu. Taki był plan od początku, żeby jak najlepiej wykorzystać tą przestrzeń, bo kuchnia jest takim miejscem, że zawsze, nawet jak będziecie mieć pełno szafek, to je wszystkie zapełnicie i u mnie tak naprawdę żadna nie jest pusta. Także chcę je przejrzeć, trochę pozmieniać może ułożenie niektórych rzeczy. Także będziemy wszystko wyjmować, czyścić i wkładać na nowo. Oczywiście nie wszystko naraz. Ja wyznaję taką zasadę, że wolę nie wyjmować wszystkiego naraz, bo potem jesteśmy tacy trochę przytłoczeni i widząc te wszystkie wyjęte rzeczy, odechciewa nam się robić po prostu porządki. Tak samo mam przy układaniu rzeczy w szafie. Także będziemy szli chyba od góry. Zaczniemy od tych górnych szafek i będziemy wyjmować najpierw z nich, potem wszystko doprowadzimy do porządku i dopiero zejdziemy gdzieś tam niżej. Jeszcze tak naprawdę nie wiem, co i jak tutaj wyjdzie, także będziemy myśleć w trakcie sprzątania, ale jedna ważna rzecz jest taka, że jakby nie zamawiałam na razie żadnych dodatkowych pojemników do przechowywania. Chcę zobaczyć, czy w ogóle coś jest mi potrzebne, czy może mam wystarczająco tych pojemników i nie potrzeba mi nic więcej. Często jest tak, że puści nas, żeby zamówię sobie nowe pojemniki do organizacji i wtedy będę miała pięknie w kuchni. Oczywiście, jeżeli ich nie macie, to jest to dobry pomysł, ale jeżeli już coś macie, to najpierw warto zrobić ten porządek, a potem najwyżej domówić tyle, ile Wam trzeba, żeby też nie kupić za dużo i najwyżej wtedy coś dołożyć. Także zabieramy się za te szafki górne. Mam nadzieję, że pójdzie to szybko i sprawnie. Tutaj w dużej mierze są jakieś kubki, tutaj właściwie są szklanki, tam mam kubki. Nie wiem, czy nie zamienię tego na strony. Zobaczymy. Także do roboty. Dobra, wyjęłam wszystko z tej części, jeszcze tam coś na górze jest, zaraz sięgnę, także tutaj były jakieś leki, pełno kubków i jakieś tam kieliszki, szklanki do piwa, cukier nawet się tam znalazł, nie wiem skąd, ale przynajmniej wiem, że mam dodatkowy cukier, nie muszę kupować, chociaż ja teraz używam brązowego, a to jest biały. Także tak, zaraz przejrzę te kubki, które bym chciała zostawić, które na przykład już nie. We'll be right back.
skończone, także przychodzę Wam pokazać, jak to wszystko wyszło. Myślę, że poszło mi całkiem dobrze. Zajęło to chyba 2,5 godziny, ale nie spieszyłam się zbytnio i wiecie, po kolei każdą szufladę, każdą półkę sprzątałam, przecierałam, wyrzucałam jakieś, nie wiem, przeterminowane rzeczy albo coś, co nie potrzeba, żeby już było w tej kuchni. Także cała kuchnia jest czyściutka, wyczyściłam też blaty, fronty nie są takie brudne, więc mogę to zrobić innego dnia, ale wszystko tak naprawdę jest już na miejscu i muszę Wam powiedzieć, że wygląda to bardzo satysfakcjonująco, wiecie, takie prawie jak z Pinteresta. Jest parę rzeczy, które chciałabym dokupić, także ta moja teoria się sprawdziła, że po porządkach wiemy już, czego potrzebujemy, także wiem, że muszę dokupić jeden organizer do szuflady, jakieś tam jeszcze pojemniki, no ale to wiecie, mogę sobie domówić. No dobra, także teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Tutaj blacik, jak widzicie, aż się błyszczy, zlew umyty. Tutaj tak naprawdę tylko wszystko przetarłam i tak, tutaj mamy pierwszą szafkę z tych górnych i poukładałam jednak te kubki tutaj, miałam poprzenosić, ale stwierdziłam, że jednak zostawiam tutaj, także na dole są te moje ulubione, których najczęściej używam, natomiast wyżej są jakieś takie mniejsze filiżanki, kubki, które rzadziej używam, jest też koszyczek z lekami, ja nie używam jakoś często leków, więc nie muszę po to sięgać regularnie, no ale mam tu jakieś plastry, termometry, witaminy, jakieś leki przeciwbólowe. Jedynie codziennie biorę takie witaminy dla kobiet i witaminę D, więc to sobie włożyłam tutaj, żeby móc, wiecie, sięgnąć wygodnie codziennie rano. Także taki koszyczek uporządkowany. A tam wyżej są jakieś takie szklanki na kawę, których rzadziej używam, jakieś inne szklanki i kieliszki. Czyli coś, po co sięgam raczej rzadko, więc może być u góry. Tutaj nad płytą indukcyjną za dużo nie wkładam, bo jak widzicie tutaj jest ten okap, więc no tam są zazwyczaj takie rzeczy, których nie ma gdzie włożyć. Jest jeszcze trochę miejsca, więc w razie co mogę coś tam dołożyć. Jakieś podkładki, deski do krojenia, jakieś dozowniki, dzbanek na herbatę, papier do pieczenia. Tego typu rzeczy, tutaj są takie foliówki, jak chcę coś zamrozić. Tutaj postanowiłam troszeczkę to poukładać. Jak widzicie, szklanki wyglądają trochę inaczej, bo położyłam tą jedną półeczkę, bo druga się już nie mieściła, więc są u góry takie szklanki i na dole, które rzadziej sięgam, a tutaj po prostu poukładałam te na sobie. Jakieś trzy kieliszki, żeby móc czasami sobie sięgnąć, bo tam mam resztę. A wiadomo, tam to bez krzesła ani róż. Także tutaj mam wszystkie szklanki. Wyżej, jak widzicie, są moje zapasy, jakieś ryże, sosy, pesto, przeciery pomidorowe, mąki. Także tam mam wszystko i widzę przynajmniej, ile tego jest i na pewno starczą mi te zapasy na siedzenie w domu, więc wygląda to naprawdę bardzo dobrze, cieszę się, że to wszystko poukładałam. Nie patrzcie na tą godzinę tutaj, bo one są w ogóle źle ustawione. Tutaj mam dalej półki, tutaj są trzy półeczki, lodówka, zamrażarka. No i tutaj jeszcze jedna półka. I w tych dwóch u góry mam po prostu pudełka po różnych rzeczach, na przykład, wiecie, po jakichś sprzętach do domu, coś to trzeba trzymać. Nie wszystko oczywiście, więc przejrzałam to i powyrzuciłam to, czego nie trzeba, no ale tam zazwyczaj przechowuję jakieś takie pudełka. Tutaj mam z kolei różnego rodzaju pojemniki do przechowywania żywności i po prostu je poukładałam, pokrywki w jedno miejsce, pojemniki w drugie. Są też jakieś szklanki, jakieś słoiki, kubek termiczny, także to wszystko sobie tutaj leży, raczej rzadko sięgam po coś stąd, chyba że po pojemniki właśnie. Tu pod piekarnikiem mam taką moją małą spiżarnię, czyli jak widzicie jest mleko, cukier, bułka tarta, to jakieś kasze, kasza gryczana, bo tam u góry mam ryże, makarony, które się już nie zmieściły do pojemników, jakaś kukurydza mała i słodycze, które znalazłam w szufladach. One były chyba z jakichś paczek świątecznych, już nie pamiętam. Także mam tutaj jakieś czekolady. Jeżeli mam cukier trzcinowy, kakao, sól, takie rzeczy, tutaj mam koszyk, który jest bardzo fajny na przykład ziemniaki czy cebulę, więc mogę sobie wyjąć i wiecie, widzę, ile czego jest. I tam jeszcze jakieś tortille. Wygląda to o wiele lepiej, wszystko widać, co jest i ewentualnie co trzeba dokupić. Jeśli chodzi o dolne szafki, to tutaj mam
chemię, więc tutaj tak naprawdę nie ma co układać tabletki do zmywarki, worki na śmieci i tego typu rzeczy. Niżej są płyny, nabłyszczacz, mydło i tak dalej. Tutaj mam zmywarkę, tutaj śmietnik, tutaj są garnki. Tego akurat nie układałam, bo tutaj i tak zawsze jest bałagan, ale wszystko jest tak naprawdę czyste. I schowałam tam też ten mój toster, który stał na wierzchu, bo go ostatnio w ogóle nie używam. Dalej mamy tutaj takie szerokie szuflady. No i tutaj są sztućce i wszystkie tego typu rzeczy. Umyłam i dołożyłam nowy zestaw, który jakiś czas temu dostałam od mamy. No i tak, wszystkie, wiecie, takie potrzebne rzeczy. Tutaj fajny patent, wzięłam taki jeden pojemnik. I miałam wykałaczki, które się walały po całej szufladzie, więc włożyłam je tutaj. I są jeszcze takie końcówki do pieczenia, wiecie, do takiego wyciskania. Jakieś podkładki pod kubki, torebki takie z IKEA, folia aluminiowa i jakieś takie, wiecie, drobne rzeczy, które nigdy nie wiadomo gdzie schować. I moje witaminy. Tutaj mam właściwie wszystkie talerze. Super mi się to sprawdza, że one są w szufladzie, bo mogę ją całą wysunąć i nie muszę gdzieś tam z tyłu, wiecie, półki szukać. Także szuflada ekstra. Miski, małe talerze, duże talerze, wszystko tutaj mam. A na samym dole, w tej takiej głębokiej szufladzie, mam wszystkie takie duże miski, jakiś dzbanek, pojemnik, który noszę ze sobą do pracy. Jakieś inne naczynia żaroodporne, dwa takie pojemniki, po które często sięgam, jak chcę coś zamrozić, i słoiki jakieś, które zostały po przecierach, które przywiozła mi mama. Tutaj są takie rzeczy do pieczenia, deska i podkładki, i wszystko fajnie się tutaj mieści. Przechodzimy tutaj i to jest moja ulubiona szuflada. Taram! Czy to nie wygląda rewelacyjnie? Tutaj mamy, to ogólnie kiedyś była, wiecie, taka szuflada typowa, domowa szuflada na słodycze, albo szuflada, w której był największy bałagan. Każdy pewnie ma taką szufladę w kuchni, ale że już nie jem tak słodyczy, postanowiłam zrobić z tego taką szufladę na herbaty i kawy. Także wyjęłam tutaj kapsułki Nespresso, które miałam w takich opakowaniach, bo po nie po prostu nie sięgałam, jak były w pudełku, nie chciało mi się ich szukać, wyjmować. Także poukładam, tutaj mam waniliowe, karmelowe, zwykłe, to jest zwykła bezkofeinowa, tutaj są smakowe, migdałowe i jakieś tam jeszcze, a tutaj mam jeszcze 8 opakowań innych kaw, to są już takie mocne, więc leżą sobie tutaj herbaty. Tutaj już się kończy, więc mam nowe opakowanie, waniliowa, karmelowa, zielona, także super to wygląda i teraz na pewno będę chciała, wiecie, pić kawę stąd, tylko nie będę chciała, żeby to tak wyglądało, więc trzeba będzie uzupełniać. Tutaj jeszcze zostały jakieś kapsułki, ale to są, wiecie, jakieś takie pojedyncze sztuki, więc nie chciałam ich tam wkładać, także tutaj też mam trochę. No i tak naprawdę wygląda to ekstra. Niżej w tej szufladzie kryje się jeszcze jedna szuflada i tutaj mam przyprawy, widzicie, jakieś tam oregano, bazylia i tak dalej. Wszystkie jakieś pootwierane opakowania, czego nienawidzę, no ale trzeba to gdzieś trzymać, więc włożyłam to w takie pudełko po prostu do przechowywania żywności. Więc tutaj w większości są jakieś przyprawy, a tutaj jakieś na przykład, nie wiem, tu jest kisiel, budyń, popcorn, soda oczyszczona, jakieś rzeczy do pieczenia. Tutaj mam jeszcze drożdże w proszku, także dwa takie pudełka, wiecie, na różnego rodzaju takie właśnie opakowania. Sól, reszta bułki tartej, tutaj miałam jakieś ciasto czekoladowe, także może zrobię. Orzeszki, czosnek, no i tak. Wydaje mi się, że jest to całkiem zorganizowane. A na samym dole w tej szufladzie mam wszystkie pudełka z makaronami, olej, oliwę, jakiś syrop, który kiedyś był kupiony do robienia takich drinków hiszpańskich. Także tak, tutaj mamy to, tutaj mam blender. Te pudełka są ekstra, ale niestety już nie są dostępne w IKEA i to mnie tak denerwuje, bo one mi się sprawdzają. Tutaj mam, widzicie, rurki, a na dole mam takie powkładane po prostu wszystkie otwarte już makarony, które się nie mieszczą do tych pojemników, albo jest ich resztka, więc sobie leżą tam. Tutaj mam kolejny makaron, mąka, tutaj muszę dosypać, tutaj pełnoziarnista. Tutaj płatki, spaghetti, kokardki,
kokardki pełnoziarniste. Tutaj mam jeszcze jakieś herbaty, które zostały. I też rurki. No i tak, tutaj jeszcze jakieś syropy. Kawa rozpuszczalna, także takie rzeczy. I to jest wygodne, bo jak tutaj coś gotuję, to mogę sobie sięgać. Wiecie, tutaj przyprawy, gotowanko, także to jest bardzo praktyczne. I super się sprawdza. I tak, słuchajcie, to już by było tyle. Nie było tak źle, bo ja tak naprawdę kilka miesięcy temu tutaj robiłam porządki, więc nie było tak, że wiecie, wszystko było wysypane albo pełno jakichś niepotrzebnych rzeczy, ale jednak już trochę się bałagan zrobił. Także fajnie, że te porządki już mam za sobą i mogę sobie teraz, wiecie, odpoczywać i zrobić kawkę w czystej kuchni. Jeżeli chodzi o moją kuchnię, to jeszcze tylko wspomnę, bo pewnie będą pytania. Sprzęt i wszystkie szafki są z Ikei. Ja jestem bardzo zadowolona. Mam białe fronty, te są tylko drewniane, super to się komponuje z resztą. I mam szuflady bez uchwytów, fajnie się to sprawdza, jestem z tego bardzo zadowolona. I ogólnie z całego układu jakby kuchni też jestem bardzo zadowolona. Wszystko się sprawdza, jest praktyczne, jak otwieram zmywarkę, to mogę spokojnie wszystko załadować i nic ze sobą jakby nie koliduje, jeżeli chodzi o półki. Także tutaj taka mała ciekawostka, jeżeli kogoś by to interesowało, czy się wszystko sprawdza, czy jest ok. Tak, wszystko się sprawdza. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i takie sprzątanie kuchni razem ze mną. Dajcie znać koniecznie, czy będziecie sprzątać swoją kuchnię, czy macie już to za sobą. Ja jestem bardzo zadowolona i nie ukrywam, że kuchnia to było miejsce, które najbardziej odkładałam, jeżeli chodzi o takie porządki, bo wiedziałam, że to trochę zajmie i będzie po prostu wielki bałagan tutaj, ale na szczęście udało się i już mam to za sobą. Także jeżeli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i co, zapraszam Was już niedługo na kolejny film i do zobaczenia, buziaki, pa!